Hola, ¿qué tal? Witajcie na krótkiej lekcji hiszpańskiego. Dziś zajmiemy się czasownikiem ir. Ir w połączeniu z a oznacza jechać do albo iść do. Na przykład voy al parque, idę do parku. Albo voy a Madrid, jadę do Madrytu. Jeżeli ir połączymy z n, wówczas mówimy o środku transportu. Na przykład voy en coche, jadę samochodem, albo voy en autobus, jadę autobusem. Czasownik ir ma także swoją zwrotną wersję irse i wówczas oznacza wychodzić, wyjeżdżać. Na przykład me voy, wychodzę, wyjeżdżam. A wy, gdzie chcielibyście wyjechać? Dajcie znać w komentarzu. Hasta luego!